Masz długi? Możemy Ci pomóc. Znając świetnie zasady ściągania długu, radzimy też, jak radzić sobie z długami. Co możemy zrobić? Przede wszystkim to zależy od tego, czy posiadasz, czy nie posiadasz majątku. Załóżmy, że ten majątek jakiś posiadasz, dom, w którym mieszkasz, albo mieszkanie, które wynajmujesz. W tym wypadku, jeżeli ten dług jest taki nieuchronny, bo oczywiście pomagamy wygrywać sprawy, no ale jeżeli sprawa jest beznadziejna, jest to pożyczka zabezpieczona wekslem i wiadomo, której nie spłaciłeś i wiadomo, że to jest tylko kwestia czasu, to nasze zadanie właściwie skupia się co do tego, że możemy przedłużyć, kupić Ci czas, przedłużyć postępowanie o kilkanaście lat. Podjąć obronę możemy zawsze, przed sprawą sądową, na etapie sprawy sądowej i na etapie postępowania egzekucyjnego. Im szybciej wchodzimy, tym dłużej całe postępowanie będzie trwało. Jeśli obrona jest prowadzona wnikliwie, to może trwać naprawdę latami, właściwie nigdy się nie kończyć. O tym będę jeszcze nagrał specjalny film. Jeżeli majątku nie ma, to zastanowiłbym się nad upadłością konsumencką, no bo jeżeli nie ma czego chronić, to może warto się odciąć od przeszłości i pozbyć się tych długów. Są też kombinacje mieszane, jak ewentualnie jakieś założenie spółki z o.o. I trzecia rzecz, którą robimy, staramy się działać kompleksowo, więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą, też pomagamy zoptymalizować podatki. Takim klasycznym przykładem jest przejście z działalności gospodarczej na spółkę z o.o., gdzie jest to tańsze podatkowo i dzięki temu można zdobyć jakieś dodatkowe fundusze na przykład na spłatę zadłużenia. Dziękuję bardzo.